Bardzo panią przepraszam, może pani nam powiedzieć, czy pani lubi zioła? Czy lubię zioła? Po prostu uważam, że pomagają. Jakie zioła pan stosuje? No, aktualnie najchętniej stosuję melisę, bo to pomaga dobrze zasnąć i dobrze się czuć. Pani, byłam u zielarza, specjalnego takiego lekarza, księdza, który zalecił mi zioła właśnie. Ja też jestem jakby odzwierciedleniem tych ziół, bo od 2 lat, jak tu pracuję, nigdy nie chorowałam tak poważnie. To znaczy przeziębienia wszelkie to przechodzą tak obok mnie, troszkę mnie tam zahaczają, ale nie tak jak było dawniej. Czyli już to jest świadectwem, że jednak zioła pracują, bo może tutaj ogólnie jest u nas w sklepie, staramy się, żeby było czyste, ale jednak te zioła cały czas są w powietrzu, bo bardzo kurzy się u nas w sklepie, no i wiadomo, że i to osiada na włosy i na twarz i do buzi często się zostaje, więc nieświadomie, a jednak te zioła połykam, prawda? Dobry Państwu. Korespondencja od telewizów to największa radość dla autora programów, ale to także zobowiązanie. Wszyscy Państwo oczekujecie odpowiedzi, a to jest po prostu niewykonalne. Te listy otrzymałam po programie o ziołach. Na moją prośbę bohaterowie programu zgodzili się raz jeszcze przyjechać i spotkać z Państwem. Myślę, że to szczególnie usatysfakcjonuje tych z Państwa, którzy prosili o powtórzenie tego programu. Na przykład autorów listu z Ustronia koło Wisły, którzy napisali do mnie tak. Uprzejmie prosimy o powtórzenie programu Smak Życia, bowiem w sanatoriach i domach spokojnej starości o godzinie 18 jest kolacja i nikt nie mógł skorzystać z tego programu. Wierzymy w zrozumienie, Bóg zapłać, oczekujemy niecierpliwie, staruszkowie. Dostałam też taki list, na przykład od pani Katarzyny Stachowiak z Zabrza. Pani Katarzyna pisze. Pani gościem był pan Skowar, ojciec kilkorga dzieci, który bardzo ciekawie wypowiadał się na temat ziołolecznictwa. Między innymi mówił o kwiecie jarzębiny, odpowiednio zaparzonej, która rozpuszcza kamienie żółciowej. Kwiaty jarzębiny rozpuszczają kamienie żółciowe. Ileż ludzie przechodzą cierpień przez kamienie żółciowe. A właśnie kwiaty jarzębiny odpowiednio przygotowane, no mieszanka jest jeszcze skuteczniejsza, którą znam. Powoduje rozpuszczenie kamieni, ustąpienie wszelkich bóli już po pierwszej porcji leku, znaczy naparu. Uważam, że to jest dużo. Proszę Państwa, po raz drugi u nas pan Wojciech Węglewski-Skowar. Witam serdecznie, panie Wojciechu. Witam również. Autorzy listów błagają o receptę na zwalczenie kamieni żółciowych. Co pan na to? No, recept jest kilka. Ta, ale którą... pana recepta. Moja recepta. Moja recepta jest taka, że jeśli chodzi o zestaw ziół, to jest ich wiele, a staram się jeszcze do tego wszystkiego dorzucić inne i po prostu jakoś zrobić ten środek bardziej skuteczny. Natomiast co bym polecił tak na szybkiego, jak to się mówi, żeby pomóc czymś, co jest pod ręką. Można także przecież z czarnej rzepy wyciskać sok, czy nawet przez maszynkę ją przemielić, czy utrzeć na tarce, wycisnąć sok i pić go. Dodać parę kropel oliwy, żeby to nie było takie ostre. Następnie sok ze świeżej kapusty. Również bardzo dobrze działa na, z białej oczywiście kapusty, na rozpuszczanie kamieni żółciowych i łagodzi w ogóle bóle wątroby i cierpienia spowodowane kamieniami i w ogóle bólami woreczku żółciowym, kolką i tak dalej. Natomiast ta jarzębina to jest pana tajemnica firmowa. No tajemnica, powiem tylko tyle, że oprócz kwiatu jarzębiny do całej mieszanki wchodzi kilka ziół. Będę jeszcze więcej dodawał po to, żeby uczynić ją skuteczniejszą. Jarzębina nie jest taką już tajemnicą, bo już wszyscy o tym wiedzą.
Jarzębina krótko kwitnie, już przekwitła, dlatego tych, którzy na drugi rok będą próbowali czy sobie, czy swoim bliskim pomóc, po prostu chciałem tylko uprzedzić, żeby nie niszczyli całych drzew w poszukiwaniu kwiatu, czy po prostu przy zrywaniu, ale jarzębina jest bardzo skuteczna. Bardzo skuteczna. Ususzony kwiat, nawet bez tych dodatków, powoduje już zwiększone wydzielanie żółci, oczyszcza kanaliki żółciowe, rozpuszcza kamienie. Chciałem tylko zwrócić się do wszystkich, którzy są tym zainteresowani, że... Oj, są, są. Tak, widzę. No myślę, że nie tylko do mnie przecież. Tak, ale ja, jedna serta tak. Jest do pana tylko. Dziękuję. To chciałbym uprzedzić, że sam kwiat jarzębiny rozpuszcza, bardzo pomaga, szybko, ale gdyby po prostu ci wszyscy, którzy będą go używać, chcieli efekty natychmiast, no to troszkę to nie jest tak, bo kamienie, zależy od wielkości, jakie są, powoli rozpuszczają się. Przede wszystkim zwiększone wydzielanie żółci, sama wątroba wzmacnia się, no i zaczyna, po prostu te kamienie powoli się rozpuszczają. Sam kwiat jarzębiny, napar z tego kwiatu jest bardzo nieprzyjemny w smaku. To od razu mówię. I jeżeli ktoś myśli, że to jakiś po prostu smaczna ziołowa herbatka, to się zawiedzie, jest skuteczny. To jest ta magiczna mieszanka? To jest mieszanka, to jest jedna porcja mieszanki. Specjalnie wziąłem mniej tej mieszanki i tu jest kilka ziół. Zawsze zioła powinny być mieszane nieparzyście. Zawsze nieparzyście. Taki jest przesąd od dawna. I przez to, że one są w takim po prostu zestawie, to działają na kilka innych narządów i wzmacniają cały organizm. Panie Wojciechu, autorzy listów często są w przededniu operacji. Czy pan jest przekonany, że te zioła mogą pomóc zapobiec tym zabiegom? Oczywiście, że pomogą. Jak już mówiłem, tylko nie wiem, jak to, co tam jest w tym woreczku, bo jeżeli ktoś ma już zatkany przewodzik żółciowy i może dostać żółtaczki i w ogóle może ma już silne bóle, kolki i tak dalej, to przecież no, nie mogę takiemu człowiekowi mówić, że proszę do mnie napisać, bo ja gwarantuję przesłać zioła w ciągu miesiąca. Przecież nie będzie ktoś z bólem czekał miesiąc czasu. Ale w miarę możliwości, no tym, którzy wiedzą, że już mają te kamienie i chcą, mają cierpliwość brać te zioła i żeby je rozpuścić sobie, to gwarantuję, że to pomoże. Tutaj dotknął pan istotnego tematu, a mianowicie pański adres. Czy ten adres możemy udostępnić? No oczywiście można, mój adres nie jest tajemnicą. Wobec tego, gdyby pan był łaskaw powiedzieć, dokąd mogą pisać państwo? Państwo mogą pisać do Kowar, ulica Podgórze 54, 58530, kod pocztowy. To wszystko. No na moje oczywiście nazwisko. Proszę mi powiedzieć, do jakiego zestawu ziół nabrał pan ostatnio szczególnego przekonania? Chciałbym pomagać ludziom, no ale nie mogę na wszystkie choroby znajdować ziół, bo to jest fizycznie dla mnie niemożliwe. Dlatego przygotowywuję mieszanki. Mieszanka pierwsza, na którą jest największe zapotrzebowanie, czyli na rozpuszczanie kamieni żółciowych, a drugą mieszankę szykuję ogólną, taką mieszankę, to znaczy ogólnie wzmacniająca. Będzie to i mieszanka lekko moczopędna, silnie działająca na cały organizm, po prostu oczyszczająca, szczególnie ludzi, którzy mieszkają gdzieś na terenach przyfabrycznych, w ogóle w miastach, w zapyleniu, w zanieczyszczeniu środowiska. Ci ludzie, uważam, że mieliby tą herbatę na noc, wypiliby sobie taką mieszankę i rano byliby zdrowsi trochę. Trochę już zdrowsi. To by była taka mieszanka, bo wielu ludzi mnie już o to prosiło. Ja już przygotowywałem się, ale nie miałem tych ziół, bo to trzeba workami zioła zbierać, niestety. To jest produkt, który tutaj widać, to jest efekt dużej ilości ziół, które ja gniotę po prostu po odpowiednim wysuszeniu, gniotę na drobniutkie, odrzucam wszelkie
jakieś stwardniałe łodyżki i tak dalej. I to już jest taki jak gdyby ekstrakt prawie ziołowy, gdzie jest czyściuteńkie zioła, tylko zaparzyć, pić. Pan ma do ziół też taki trochę nostalgiczny stosunek. Ja widziałam, jak pan wchodził do telewizji z takim jakby bukiecikiem, który tu leży opodal. Przyjechał z panem z Kowar? Nie, to ja tutaj w Warszawie, obok właśnie telewizji, działki, obok terenów telewizji, tu są właśnie działki i kupiłem ten od pana kwiatostan. Jak mówią popularnie, Angeliki albo arcydzięgiel Litwor. Arcydzięgiel to jest wspaniała rzecz, bo ogonki liściowe pobudzają wydzielanie kwasów żołądkowych, soków żołądkowych i nie tylko są zdrowe, ale również smaczne bardzo. Opieka się ogonki liściowe, no może opieka, smaży się w cukrze i jest to we Francji bardzo popularna przyprawa do ciast zwana Angeliką. Ja nawet zauważyłam, że pan z pewnym takim apetytem popatrzył na zioła, które stanowią dekoracje w studio. Czy pan mógłby to jakoś skomentować? Przepraszam. Więc w tych ziołach jest no, można powiedzieć, cała łąka, ale jakieś podmokłe łąki, bo i trzcina, i pałka rogorza, i nawet szczedź draparska, i co tu jeszcze, żarnowiec miotlasty, tam go widać, ale on z kolei jest trujący. Mimo że we Francji używa się go w chorobach przewodów, znaczy w chorobach pęcherza, to jednak u nas nasz urzędowy spis leków jego nie obejmuje jako leku, tylko w malutkich dawkach według wskazań lekarza. Panie Wojciechu, wyjaśniliśmy chyba wszystko wobec tego. Ja serdecznie dziękuję za spotkanie i życzę wiele energii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo duże emocje państwa wywołała pani doktor Górnicka, szczególnie kiedy mówiła o leczeniu schorzeń wzroku. Przypomnijmy jeden z sukcesów pani doktor. Były okresy, kiedy zapadłam na oczy i miałam bardzo często wylewy. Skutki takie, że tygodniami potem ani czytać, ani nie mogłam malować. Otóż dzięki pani doktor Udzińskiej właśnie poradziła mnie świetlik. To ja gotuję go w szmatce, zawijam, żeby żadne prochy nie były. I dwa razy w ciągu dwóch dni zakrapiam. A na noc robi kompresji, przymocowuje bandażem i tak śpię. Tak, także tak malować to tak mogę, jak malować mogę, jak to teraz, bo to teraz malowane jest. To jest tak, ostatni tak obraz, pani Malczewskiej. Takie mam oczy. Tak. Jeszcze powiem, że pani Malczewska ma obecnie 91 rok i rusza się dobrze, widzi dobrze, powiedzmy orientację ma pierwszorzędną. Ma zdrowie. Gimnastykę robię. Gimnastykę robię. Pani Górnickiej, tak. Gimnastykę robię jeszcze. No, a proszę zobaczyć cerę. Tak. Więc cera na tym polega, że raz na swoje lata robi maseczkę z miodu. A że nie wyglądam na swoje lata, to też dzięki pani doktor Górnickiej. Smaruję się miodem dwa razy w tygodniu, jeden raz żółtkiem. Ponownie w naszym studiu pani doktor Jadwiga Górnicka. Bardzo proszę. Tutaj do mnie. Pani doktor, jeśli pani pozwoli, to ja też przeczytam pani fragment listu. To jest list od pani... To jest list od pani Małgorzaty Żurawskiej Wojsław z Gdańska. Moja mama cierpi od 2 miesięcy na schorzenie oka. Ma wylewy na siatkówkę, co prawie uniemożliwia widzenie i wiąże się z wieloma ograniczeniami, które mama musi sobie narzucać. Dlatego bardzo proszę o podanie mi adresu pani doktor Górnickiej. Pani doktor, hasło, zdrowe oczy. No więc te zdrowe oczy. Wzrok jest też wykładnikiem całego zdrowia, prawda, człowieka. To nie jest tak, że tylko oczy zachorują. Bardzo często chore oczy są wtedy, kiedy mamy do czynienia z przewlekłym zapaleniem zatok bocznych nosa. Koniecznie trzeba starać się wyleczyć do końca zatoki i poprawić wątrobę.
No więc już o tym poprawieniu wątroby to mówił trochę mój przedmówca. Ja jeszcze się też tam wtrącę do tej kamicy, bo też mam swoje doświadczenia i powiem, jak tam wypłukać te złogi, to było to żółciowe, a na razie o tych zatokach. Więc tak jak ja mówiłam poprzednio, czy nie mówiłam, jeśli nie mówiłam, to powiem, że powiedzmy albo jakieś krople, tak jak rinofenazol do nosa, najprostsze to jest mały palec do miodu i mały palec głęboko do nosa, miodu. Do miodu i wciągnąć. I ten miód powoduje takie rozgrzanie wszystkich tych przewodów w zatokach. Chwilę poczekać, oczyścić kolejno nos, to znaczy, że tutaj, prawda, zatykam sobie przewód nosowy, tutaj ten kostny, a tu czyszczę. Tu zatykam i tu czyszczę. I po oczyszczeniu nosa, kolejnym takim, raz jednego przewodu drugiego, zalecam smarować maścią propolisową do nosa i zakrapiać witaminę E. My wszyscy mamy te suche gardła, suche śluzówki i jeżeli ta witamina E z tego nosa, prawda, przez nosogardziel leci do krtani, to my możemy więcej mówić, zwłaszcza te zawody, które muszą mówić, czy ci, co śpiewają, to jakoś się poprawia. Poza tym właśnie, ponieważ już trąciłam o tą zatokę klinową, więc jak ją jakoś oczyścić? Więc jest taki prosty sposób, zresztą te wszystkie naturalne sposoby są bardzo proste i bardzo skuteczne. Niestety nie tak raz, dwa, pięć. Więc ma się ssać olej słonecznikowy, 3/4 łyżki, 2 razy dziennie po 20 minut. Następnie się wypluwa tą emulsję, która się wytworzyła z tej śliny. I płucze się usta. Jak to się robi? Bierze się olej do ust i tak się robi ślinę, jak się mówi dzieciom, nie róbcie. Do ust się bierze i robi się, tak się po prostu płucze, prawda, zęby. 20 minut to nie jest takie, prawda, proste, ale za tych 20 minut robi się gęsta emulsja w ustach, a za kilka dni ona jest śmierdząca, cuchnąca i my to, prawda, wypluwamy. I jeżeli tak bawimy się 4-5 miesięcy, to my na pewno sobie wiele rzeczy oczyścimy. Zatoki na pewno, wszystkie trąbki słuchowe, wszystkie jakieś zakamarki w krtani, powiedzmy w zębach, jakieś paradentoza bardzo się poprawia po staniu tego oleju. I wtedy, prawda, te oczy mają też szansę się poprawić. Jeżeli jednocześnie kładziemy okłady ze świetlika. Jeszcze raz powtórzę dla tych, co nie wiedzieli. To magiczne słowo świetlik. Właśnie. Więc pół łyżeczki tego świetlika zaparzać 5 minut, najlepiej w takim czajniczku, jak parzy się herbatę, 5 minut w 1/3 szklanki wrzącej wody. Następnie się to odcedza, dodaje się 2-3 krople miodu, bardzo mało. Ja ciągle mówię, to jest taki groszek wyjęty ze strąka, odrobineczka. Bo ten miód powoduje takie rozgrzanie i łatwiej ten świetlik później do tych oczu, prawda, wchłania się. I grubo waty, taki kłaczek waty, jednej i drugiej, kładzie się na oczy, na to jakiś, powiedzmy, chusteczkę czy coś suchego i suchą opaskę. I przez całą noc trzyma się. Świetnie się śpi, bo jest ciemno przed oczami. Ale co powoduje ten świetlik? On powoduje takie przenikanie w tej gałce ocznej, prawda, przez całe to oko, aż do siatkówki. Jeżeli jest napięcie, prawda, większe, tak jak jest na przykład w jaskrze, prawda, są bóle oczu w jaskrze, to ujednolicenie tego ciśnienia w gałce ocznej i przenikanie tego płynu przez przednią komorę daje uczucie, prawda, komfortu, że przestaje to boleć. Tam, gdzie jest znowu, powiedzmy, zapowiedź zaćmy, prawda, to bardzo wiele osób i do mnie trafiało z telefonami i, powiedzmy, z pytaniem, więc ten świetlik też, ponieważ usprawnia to, prawda, krążenie tego płynu wewnątrz gałki ocznej, poprawia także i to. No, w międzyczasie musimy oczywiście poprawić te jeszcze wątrobę, przyswajanie i tak dalej, i tak dalej. No więc to by było o oczach i o tych zatokach. Teraz jeszcze ja. Spore zainteresowanie wywołała poduszka z gorczycy, która zmaterializowała się z inicjatywy pani oglądającej nasz program. Pani właśnie. Jadwiga Belicka. Tak. Tak. Więc właśnie, oczywiście zawsze ktoś coś gdzieś widzi. Pani widziała telewizję i pani po jakichś tam, nie wiem, 9 czy 10 dniach, bo ja wyjeżdżałam, zadzwoniła
i powiedziała, proszę pani, ale mi nie powiedziała nic o ręce, tylko powiedziała, ja mam gorczycę i ja chciałabym szyć te poduszki, ja jestem, prawda, spółdzielnia produkcyjna, i zresztą pani mam gorczycę. Mam gorczycę, chciałabym szyć. Ja mówię, tak. No tylko przyklasnąć, bo to jest coś, co powiedzmy ludziom bardzo pomaga, prawda? Mnie pomogło i rzeczywiście tak jest. Jak pojechałam do pani, pani mnie zaprosiła, pani jest prezesem takiej spółdzielni produkcyjnej, ma całą masę ziemi, baranów, no i jakichś ziół, nie wiadomo czego. I oprowadziła mnie po tym gospodarstwie i to był taki widok, że pani prawą ręką wszystko robiła, a lewą miała skuloną, prawda, przykurczoną i to był taki kikutek. Pani Jadwigo, może pani nam pokazać tą lewą, przykurczoną rękę, więc, tego, ten kikutek. No ta lewa przykurczona kikutek, ale ja chodzę w gorczycy już od tego programu. Następnego dnia koleżanka uszyła, ale nie tylko tutaj. Zresztą w ogóle ta ręka to jest po dwóch operacjach, po ta druga reoperacja to była transplantacja kości i szpiku. Nie ma wylewów, szewie śliczny i paraliż nerwu promieniowego. Po noszeniu tego ten paraliż odszedł, nie ma problemu. Skoro mnie pomogło po 10 dniach. Pomogła słynna gorczyca. Tak, ta poduszka, więc no nic prostszego jak natychmiast ruszyć do działania. Gorczyca w spółdzielni była, miałam atest przemysłu farmaceutycznego, że jest to gorczyca zdrowa, bez bakterii beztlenowych i przetrwalników. I po rozmowie z panią doktor zapytałam, czy pani doktor da opis i po przedstawieniu moich możliwości, ponieważ proszę bardzo, apteka na Herba na Chłodnej była pierwszym naszym powiedzmy klientem. Powodzenie było duże. W tej chwili robimy i woreczki gorczycowe na serce. Przeciwko łataniu serca ja dopowiem. To może pani doktor będzie od razu mówić, jeżeli tak, można. Tak, tak, bardzo proszę. Mniejsze poduszki, takie, które można nosić na co dzień, o tak jak ja noszę, na tym kręgosłupie szyjnym, na tym całym splocie nerwowym. Na zatoki, o których tutaj wszyscy tak dużo mówili państwo. Chusteczka i się bardzo dobrze z tym śpi. Ponadto wszystkie bolące kolana, stawy bardzo łatwo można poprzez przypięcie agrafką. No mnie na przykład nie widać prawie w ogóle, że to mama, ja mam grubo, bo taka pazerna jest, żeby szybciej pomogło. I ponadto jeszcze robimy takie większe dla osób, no powiedzmy nie wszyscy, czy pan by był uprzejmy pomóc to rozerwać. O. Bo ta ręka jeszcze nie może z dużą siłą, ale już dużo może. O, przepraszam. Jest to taka duża poduszka. Oczywiście wszystkie te nasze produkty wykonane są z włókien naturalnych, z lnu, bądź lnu i bawełny. Tam, gdzie bardziej delikatne miejsca, to żeby to była len i bawełna, wtedy się miękko śpi, bo ona naprawdę grzeje. Skóra się cieszy, tak. A ponadto jeszcze, ponieważ mamy atest, to pani doktor na pewno, ponieważ to jest w uzgodnieniu również z panią doktor, mamy gorczycę, która, no, tak jak pan powiedział o wspomaganiu wątroby, że o tej wątroby tak wiele złego się dzieje w organizmie, jeżeli o nią nie dbamy, to pani doktor już powie, co się potem z tym robi. Żebyśmy zaczęli dbać. Tak. Tak. Nie, to zawsze, prawda, prababki, jak coś więcej zjadły, to brały łyżeczkę gorczycy i popijały ciepłą wodą. Więc to jest bardzo żółciopenne, prawda? Gorczyca jest żółciopenna. Na tej zasadzie jest produkowana musztarda, prawda? Jak ktoś je tłusto i więcej, jak zje musztardy, to jakoś mu się mniej odbija. Oczywiście w musztardzie jest trochę octu, więc to jest mniej zdrowe, a taka gorczyca powoduje wydzielanie większe żółci i lepszą strawność tego, co się, prawda, czyli zjadło. Czyli nawet może być traktowana jako dieta. No, wspomaganie diety, prawda? Tak? Tak. Pani doktor, bo telewidzowie pytają o pani publikacje. Gdzie można je dostać? Te książeczki są po prostu wyczerpane. Jest kilka miejsc, gdzie w Warszawie można można dostać. Jest sklep na Grójeckiej ze zdrową żywnością, chyba 75 czy 6. 75. I ktoś otwiera sklep na Powstańców Śląskich 18C, czy B, już nie pamiętam, i też chce trzymać te książki. No tutaj to była bogata literatura do stosowania tych książek. Wyjdzie to jako książka taka porządna i całość, no ale to było wiele lat pisane artykuły i to się tak zebrało i na razie jest tak, że jest 4 tomiki tej apteki natury. W listach, które były do pani adresowane, często spotykałam takie sformułowania.
Ostatnia szansa, jedyna nadzieja. Czy ta presja ludzkich oczekiwań nie jest dla pani trochę krępująca? No jest, no ale, no mój Boże, ktoś musi pomóc. A poza tym tak, no ja nie potrafię tak załatwić, bo przyszedł z kamicą, bo przyszedł tam powiedzmy z okiem, czy tam powiedzmy z reumatyzmem, czy czymś. Ja załatwiam powiedzmy cały jego sposób życia i całe jego zdrowie. Więc ja trzymam chorego 1,5 godziny. Ja nie jestem w stanie tylu chorych przyjąć, jakby porwaza chcieli, żeby powiedzmy się poprawić. Na listy odpowiadać nie mogę, bo nie mam czasu, więc nie będę odpowiadać. To pani redaktor bardzo mądrze zrobiła, że zrobiła audycję i powiedzmy na te zagadnienia najczęściej poruszane jest odpowiedź. Kto, prawda, skorzystał, zapisał, no to sobie poprawi, no. Chciałam serdecznie podziękować za spotkanie. Dziękuję ci. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Ja proponuję państwu fragment kolejnego listu. Szanowna pani, w programie pani Smak Życia występowali zielarze, między innymi starszy pan, adwokat, który zachęcał do jedzenia łodyg mniszka lekarskiego. Zjemy po łódyszce. Proszę się nie obawiać. I dotrwamy do końca programu. To nic, te ziola nie łączą się, zgadzam się. Co to leczy? Znajoma pani Krystyny Lapeusz z Olsztyna wyleczyła tymi rurkami łuszczycę. Pan, który publicznie jadł mniszek lekarski. Mecenas Józef Żuk. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani redaktor, witam państwo. Przepraszam, że z tym kijem przychodzę, ale on jest bardzo potrzebny. Dzisiaj biały, to nie dostrojony do ubrania białego, ale z tym kijem muszę już chodzić po bagnach, wertepach, mokrych łąkach i szukać wierzbownicy drobnokwiatowej mazurskiej, występującej w kilku odmianach do leczenia gruczołu krokowego prostaty. Często nie zdajemy sobie sprawy z powszechności niektórych schorzeń. Na przykład my otrzymaliśmy ogromną liczbę listów od osób chorych na bielactwo. Proszę jeszcze raz powtórzyć, jaki jest pana zielarski sposób walki z tą chorobą? Bielactwo nazywane nabytym, nazywają ludzie czasami dziedzicznym, to następstwo zaburzeń hormonalnych nerek. Nerki wydzielają za mało hormonów płciowych. Nadnercza gruczołu. Nie będzie człowiek odczuwał żadnej dolegliwości, ale dostanie właśnie takie białe plamki w różnych miejscach ciała. A więc bodziszek cuchnący, po łacinie geranium robertianum, nie mylić z tym geranium pokojowym, ozdobnym. Rośnie w różnych warunkach, ale rzadko. Można go zebrać i koszyk, i więcej. Tylko jak 50 razy wybrałem się po bodziszek, to kilka razy znalazłem. Mamy go już, to suszymy, no bo inaczej to spleśnieje. Po wysuszeniu on jest lekki, on jest taki jak puszek. Bierzemy szczyptę trzema palcami do szklanki i zalewamy zagotowaną wodą wrzącą. Pod przykryciem naciągać ma 10 minut. Odcedzamy go, ostudzamy i pijemy na zimno łykami. Na zimno łykami. Ja postuluję, bo naczytałem się, sprawdziłem, abyśmy pili herbatki ziołowe zawsze łykami. I herbatkę z wierzbownicy i wszystkie inne. Bo po pierwsze, serce i żołądek trawią co 2 minuty tylko łyżkę stolową. Działanie herbatek wypijanych łykami wzmacnia. Wzmaga się po przyjęciu każdej następnej dawki. Pijemy raz dziennie herbatkę z bodziszka cuchnącego. Ta herbatka, ten bodziszek zawiera nieco radu,
który jest potrzebny gruczołom nadnerczom. List od pani Anny Raczyńskiej z Krzepic. Pani Anna pisze tak. Pan Józef powiedział we wspomnianym programie, że wyleczył u siebie chorobę kręgosłupa polegającą na osiadaniu kręgów i ucisku nerwów. Pan mecenas wyleczył się stosując olejek ziołowy, ale nie powiedział w programie, jaki jest skład tego specyfiku i w jaki można go zdobyć. Moja koleżanka, doktor biologii, próbowała zrobić ten olejek z pleśnią. Ponieważ wchodzi w grę duża ilość kwiatów, poza tym ciągle ta troska o ochronę środowiska. W tej chwili jeszcze nie pozwala mnie niedokończonej metody przekazać, bo zepsujemy ją. Staram się robić ten olejek i mieć. Bardzo nieprzyjemnym schorzeniem jest łuszczyca. Proszę powtórzyć, jaki jest pana sposób na tę chorobę. Proszę państwa, ja mówiłem wtedy, bo to w programie telewizyjnym za mało czasu człowiek ma. Zawsze. A jeszcze adwokat trochę rozwlekle chce powiedzieć. Zresztą taki już styl jest bycie i życie. Otóż proszę państwa, ja mówiłem o tym, że jedna pani w Olsztynie wyleczyła u siebie nie do końca, ale podleczyła tak łuszczycę, że zapomniała o niej, zjadając dziennie po 8 do 10 łodyg, rurek mniszka lekarskiego, ten popularny mlecz. Zrywa się z kwiatem, przynosi się do domu, leje się wodę na kwiat, tak by po łodydze spłynęła, wszystkie zioła powinny być myte. Jeżeli je na surowo czy na soki przeznaczamy, bo każde ziele ma swoje szkodniki, są larwy, są zanieczyszczenia. I ona odrywała kwiat i co 2 godziny jadła. Ale zrywa się ten mniszek i używa do tego celu tylko wówczas, gdy on kwitnie. Jak są już te kuleczki z puchem, nie nadaje się on do tego celu. Cudownie liście mniszka leczą cudownie wątroby, a na zachodzie podawane są w postaci sałatek. Ale u mnie jest opracowana bardzo skuteczna rada na podstawie książki Marii Trewin. Nieuleczalna to wzięte w cudzysłów, bo jest uleczalna łuszczyca, a metoda taka. 10 składników, w sumie 280 gramów. A w skład tego wchodzą kora dębowa, kora wierzbowa. Tego nie zapiszemy. Ja mam to wydrukowane. Czy ktoś przez Olsztyn przejeżdżać będzie? Pani czy mecenasie, ktoś napisze? Pora zadać trudne pytanie. Czy pan poda swój adres? Mieszkam w Olsztynie. Piszą do mnie tak. Adwokat, zielarz, ekolog. Olsztyn. I list przychodzi. Piszą tak. Mecenas, docent, odziół. Ja nigdy docentem nie byłem. Piszą tak. Żuk czy żak, ale ten co ziółkami. Poczta odszuka. I też dochodzi. Jagiellońska 25. Otóż tam jest picie herbatki. I to od 1,5 litra do 2 rozdzielona musi być na cały dzień łykami. Dalej. Skóra powinna być smarowana 2 razy dziennie wieprzowym tłuszczem z kiszek. A jeżeli łuszczyca ze strupami występuje na ciele człowieka, to wykonać trzeba taką maść z glistnika jaskółczego ziela. 50 gramów tłuszczu z kiszek, sadła, 5 gramów soku z glistnika smarujemy. Do tego kąpiele z dodatkiem odwaru z budziszka cuchnącego, ze ślazu zaniedbanego i ze skrzypu. To z grubsza. Nasi telewidzowie pytają też o zielarski sposób na przepuklinę pachwinową. Prosta sprawa. Gdy są słabe mięśnie, następują te pęknięcia. Trzeba wzmacniać mięśnie, po pierwsze, nacieraniem, esencją, nalewką stasznika pospolitego. Capsella bursa pastoris. Po drugie, trzeba pić, mężczyzna pije herbatki stasznika, pani, kobieta, jeżeli ma, herbatki z przywrotnika od 3 do 4 szklanek dziennie łykami. Następnie zastosować okłady z gorzkich kropli szwedzkich, które polecam również na leczenie zatok nosowo-czołowych, wszystkich tych, które pani doktor wspaniale nam opisała. Maścią z nagietka natrzeć,
na watę zwilżyć watę, przyłożyć kawałek folii. Kto ma uczulenie na folię, alergicy nie przykładają folii. Owinąć to ciepłym. Po nocy czopy ropy spłyną. Odejdą gorzkie krople szwedzkie, ale nie każda mieszanka. Panie mecenasie, czy pan mógłby ujawnić, towarzyszyła panu dzisiaj do studia pewna bardzo młoda, miła panienka. Czy moglibyśmy się dowiedzieć, kto to jest? No, wnuczka Kasia, ona tutaj jest i chce powiedzieć, ona chciała powiedzieć, jakie to ziele. Lubi najchętniej oczyścić z trawek i do suszenia przygotować. Powiedz, Kasiu. No ja najbardziej lubię przebierać, przygotowywać właśnie, jak dziadek powiedział, krwawnik, zwyczajny pospolity krwawnik. A możesz go opisać, Kasiu? Jest to ziele mające mniej więcej 12 cm długości, łodyga, listki, no i na samym czubku kwiaty, takie na łęcze kwiatków. W jakim kolorze? Białym, białe. Polega przebieranie tego krwawnika, przygotowywanie do suszenia, polega na tym, że liście i kwiatki po prostu obrywa się, a suchą łodygę się wyrzuca. I chyba najbardziej lubię przebierać to się. Ale ona nie wie dlaczego, a ja państwu powiem. Krwawnik jest to ziele i najcudowniejszy lek kobiet. Sam zapach krwawnika działa korzystnie na ustrój młodej dziewczyny. Ona była wszystko w okresie dojrzewania jedna. Proszę państwa, co do krwawnika. Otóż krwawnik załatwia migrenę. Jedna szklanka gorącej herbatki zaparzonej z krwawnika usuwa kłopoty migrenowe. Jak sama nazwa wskazuje, przy krwotokach wewnętrznych pić krwawnik. Krwotok z nosa pić krwawnik. Poza tym zaburzenia dziewczyny ze skłonnościami do nieregularnych krwawień miesięcznych piją krwawnik. W okresie przekwitania klimakterium panie krwawnik. Po tym okresie też krwawnik. Przy zapaleniu jajników często już pierwsza u kobiety kąpiel nasiadowa z krwawnika likwiduje bóle, a zapalenie stopniowo ustępuje. Tak samo skuteczne są te kąpiele przy moczeniu nocnym u starych ludzi. Ten kąpiele nasiadowe stosuje, kto nie potrafi utrzymać moczu, a są ludzie tacy, idzie pod górę w dzień deszczowy, kąpiele z krwawnika. Bardzo dziękuję. Chciałabym bardzo podziękować państwu. Temat jest wprawdzie porywający i wywołał bardzo żywą reakcję, ale niestety z przyczyn oczywistych nie jesteśmy w stanie kontynuować go w smaku życia. W każdym razie chciałam namówić, nie traćmy kontaktu z przyrodą. Dziś pomoże nam w tym Maria Szymonik w autorskiej piosence Wielki Intymny Świat. Przy fortepianie Ewa Józewicz-Janowska. Nie było mnie tu długo, lecz przychodzę do was dziś bogata, bo byłam tam, gdzie rośnie pieprz i gdzie intymne ogromnieją światy tych, co odeszli w siną dal. Znalazłam tam subtelne racje i dzisiaj wolę prywatkę niż bal, bo znam już wszystkie dekoracje. Ja czasem muszę uciec tam, gdzie nikt nie liczy lat. Znowu coś mnie ciągnie hen, gdzie pies i kot są za pan brat, bo ja tam śnię mój dobry sen, tam jest mój wielki, intymny świat. Bo ja tam śnię mój dobry sen, tam jest mój wielki, intymny świat. Ci dać chcę pół, a życie przejść próbuję bokiem, doganiam je wśród traw i ziół.
pokoju kwiatów i obłoków. I zawsze mogę skryć się gdzieś, gdzie nikt nie słyszał o bekecie, gdzie na Arkadię mówią wieś i gdzie nie trzeba być na diecie. Ja czasem muszę uciec tam, gdzie nikt nie liczy lat. Ja w tamtych okolicach mam intymny wielki świat. I znowu coś mnie ciągnie hen, gdzie pies i kot są za pan brat. Bo ja tam śnię mój dobry sen, tam jest mój wielki intymny świat. Bo ja tam śnię mój dobry sen, tam jest mój wielki intymny świat.